Dzień dobry moi drodzy, witam Was serdecznie. Dzisiaj spotykamy się przy ścianie. Chciałabym Wam pokazać kilka ćwiczeń, które rozluźnią nasze mięśnie, zaczynając od karku, poprzez ten odcinek piersiowy. Na tym się dzisiaj skupimy, skoncentrujemy i tak naprawdę tylko to, co będzie nam dzisiaj potrzebne. Także zapraszam Was serdecznie, zaczynamy, ok? Stańmy przodem do ściany, najlepiej jeżeli będziecie na boso, bo wtedy zdecydowanie inaczej czujemy, jak te nasze mięśnie pracują i jesteśmy bardziej świadomi tego ruchu. Żaden dodatkowy taki sygnał zewnętrzny, nawet w postaci jakiejś amortyzacji w butach, nam nie będzie tutaj przeszkadzał. Natomiast jeżeli nie czujecie się na tyle komfortowo, żeby zrobić to na boso, jak najbardziej buty sportowe będą tutaj w porządku. Dobrze? Więc stajemy w takiej odległości około 30-40 cm od ściany. Stopy są na szerokości bioder. Kolanka są leciutko ugięte. Pamiętacie, tak? Nigdy nie blokujemy w stawach. I teraz tak. Kładziemy po prostu ręce płasko na ścianie w ten sposób, na wysokości Waszej klatki piersiowej. I jedyne co robimy, to całym ciałem, nawet nie napierając, ale tak zbliżamy się do ściany, tylko naprawdę delikatnie, nie napieramy z całej siły, nogi są pięte, są przyklejone do podłoża. I powoli wracamy bez blokady w stawach łokciowych. Ręce są cały czas leciutko ugięte. Dobrze? I jeszcze raz. To jest takie pierwsze ćwiczenie. Patrzymy przed siebie. Aha. To jest tak naprawdę przerzucanie takiego, wychylanie się, po prostu ciężar ciała, wasz ciężar ciała jest teraz z przodu. Ja czuję bardziej na palcach, aniżeli na piętach. Musicie zostać tutaj przez chwilkę. Dobrze? To jest takie ćwiczenie rozgrzewkowe. Jeszcze dwa razy. Wracamy. Tutaj ważną wskazówką jest to, żeby nie pochylać się w ten sposób, nie wypychać bioder, dobrze, w tył, tylko cały czas trzymać jedną linię. Brzuch jest napięty, plecy są wyprostowane. Hop. I wracamy. I ostatni raz. Poczujecie delikatny ruch pomiędzy łopatkami. Za każdym razem, kiedy będziecie się do tej ściany przyklejać, będzie łatwiej i lepiej. Dobra, rozluźniamy, żeby rozluźnić troszeczkę stopy, całe ciało, całe ciało. Takie, wiecie, kopnięcia delikatnie. Stajemy tyłem do ściany i teraz przyklejamy się do niej. Właściwie czujemy, że te łopatki nam się przysuną. Że te łopatki nam się doklejają do ściany. Patrzymy przed siebie, broda jest wysoko. Zobaczcie. Ale, i teraz tak, ja mam górę przyklejoną, ale żeby zachować jedną linię, nie doklejam pośladków do ściany. Tylko górą, tylko górą. I teraz postarajcie się, pomyślcie o tym, żeby Wasze ramiona również przesunęły się do tyłu. OK, i teraz dotykam ściany tylko górną, samą górną częścią. Czyli to, na czym dzisiaj chciałabym się skoncentrować. Z jednej strony tutaj głowa, ramiona i odcinek piersiowy jest doklejony do ściany. I teraz robimy ruch w przeciwną stronę. Wpycham biodra do tyłu, dociskam odcinek lędźwiowy. W ten sposób. Odcinek lędźwiowy dociska się do ściany, a moje plecy w górnej części zaokrąglają się. Zobaczcie, ja sobie to jest takie uczucie, tak jakbym sobie wisiała po prostu. Głowa idzie w dół, bo tak nas naturalnie prowadzi. Chodzi o to, że każdy ruch, który wykonujemy, żeby nie był przeciwko nam, tylko tak naprawdę
zgodnie z tym naturalnym ruchem. I teraz zobaczcie, tu wracamy, góra nam się dokleja, biodra wypychają się delikatnie do przodu, ale bez tutaj takiego przeprostu. Cały czas mamy jedną linię, dobrze? Dociskam barki. Głowa jest przyklejona. Wytrzymuję chwilkę. Bardzo fajne uczucie, powiem wam. Zróbcie ze mną, spróbujcie, zobaczycie jak fajnie. I teraz znowu, tutaj mi się plecy zaokrąglają. Dociskam odcinek lędźwiowy. Ramiona idą swobodnie do przodu, głowa idzie w dół. Nie blokujemy kolan. I znowu. I powoli wraca. Odklejam biodra. One idą swobodnie do przodu. Ramiona przyklejają się. Jeszcze dwa takie powtórzenia. Dajcie sobie czas. To są takie naprawdę spokojne ćwiczenia, ale bardzo pomocne. Małymi krokami, tak jak zawsze, ok? I tutaj, tu nam się dociska, odcinek lędźwiowy, głowa idzie w dół, ramiona idą do przodu. Powoli wracamy. Jeszcze dwa razy, dobrze? Dociskamy górę. Poczujecie takie fajne otwarcie tutaj w klatce piersiowej za każdym razem, za każdym powtórzeniem, o tak powiem. Jest to uczucie takie głębsze i głębsze, prawda? Bo te mięśnie mają szansę się rozluźnić. I wracamy, hop. Tu dociskamy, plecy się zaokrąglają, ręce swobodnie wzdłuż tułowia. I hop. I otwieramy. Rzadko jest tak, że się nie odzywam. Ale to jest naprawdę tak przyjemne uczucie. Ostatni raz. Tu dociskamy ręce swobodnie. Ja też już czuję, jak kark mi się rozluźnia. Tutaj te wszystkie mięśnie, które zazwyczaj, no, głównie spowodowane nie tylko oczywiście, ale stresem, które nam się spinają, czuję, jak się wszystko pięknie rozluźnia. U mnie jest bardzo wcześnie rano, więc ta sztywność wynika raczej z nocy i ze spania przez ileś godzin, prawda, w jednej pozycji. Nie tylko stres, ale po prostu taka blokada mięśni. Okej, i wystarczy. Rozluźniamy, pochodźcie chwilkę, dobrze? Rozluźniajcie te stawy, mięśnie. Dobra, wracamy do ćwiczeń przodem, do ściany. Tak samo, odległość 30-40 cm. Ręce na tej samej wysokości, tylko szerzej, dobrze? I teraz ruch będzie wyglądał na tym, że łokcie idą nam do tyłu, a my czujemy, jak łopatki nam się ściągają. One się ściągają do środka, do środka. Tutaj ta przestrzeń się nam zmniejsza. Tak samo, bardzo przyjemne uczucie. Pomyślcie o tym, patrzymy cały czas przed siebie. 3, 2, 1, powoli odpuszczamy, jeszcze 4 razy, powoli, swobodnie. Jeżeli pięty są dociśnięte, to wtedy również czujemy rozciągnięcie i łydek, i ud, mięśni ud, mięśni pośladkowych. Natomiast jeśli macie potrzebę podniesienia pięt do góry, bo będzie wam wtedy łatwiej wykonać to ćwiczenie, albo ugięcie większe w stawach kolanowych, zróbcie to. Dobrze?
jeżeli samo ciało nam pokazuje i mówi, że nie, 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 tutaj to powinniśmy troszeczkę inaczej dostosować się do ćwiczenia, to właśnie to jest dla Was dobre. Tylko tyle. I naprawdę poczujecie, że za każdym razem, za każdym powtórzeniem jest łatwiej i łatwiej. Jeszcze dwa razy. I ostatni raz. Łokcie blisko mnie na zewnątrz, tutaj. Hop. I wracamy. No i super, rozluźniamy. Stajemy bokiem do ściany. W moim przypadku lewa ręka jest oparta. Odległość od ściany dokładnie taka sama jak wcześniej. Ręka jest ugięta. Zobaczcie, ręka jest ugięta. W ten sposób, ok? I ruch wygląda tylko na tym, że ja w tym momencie, jeśli lewa ręka jest tutaj, moje prawe ucho idzie do barku, a ja odsuwam się od ściany, prostując rękę, ale nie w pełni. Nie w pełni. Jestem w jednej linii cały czas. Z jednej strony poczuję tu ciągnięcie, które idzie tak naprawdę od mojej dłoni aż do ucha, prawda? A tutaj mi się, czyli tutaj super rozluźnienie, a tutaj swobodnie, swobodnie, bez jakiejkolwiek presji czy ciągnięcia z drugiej strony, ta głowa opada sobie w prawą stronę. Dobrze? I wracamy. I zmieńcie stronę. Pokażę może teraz z drugiej strony. Będę tyłem. Dobrze? Będzie może też dobrze widać. W ten sposób naciskam, odsuwam się bez przesuwania stóp i bok. Naprawdę, od palców poczujecie taki prąd, który ciągnie aż tutaj, ale nie jest to absolutnie ból. I wracamy. Zmieniamy stronę jeszcze dwa razy. To jest tak naprawdę modyfikacja tego ćwiczenia z przyłożeniem ręki, ale i dociągnięciem głowy do barku. Ale nie każdy może sobie na to pozwolić, prawda? Dlatego, że podniesienie ręki ponad głowę, jeżeli ktoś ma problem w obrębie obręczy barkowej, nie będzie możliwe do zrealizowania, tak? Także to jest równie efektywne, a bardziej bezpiecznie. No i mamy pewność, że ta powierzchnia, którą dotykamy, na pewno jest płaska. Prawda? Czyli na pewno będzie ok. Hop. I powoli wracamy. I druga strona. Jeszcze raz obrócę się do Was tyłem. Dobrze? I dokładnie to samo. Odsuwam się od ściany. Głowa. W moim przypadku lewe ucho do barku. I wracam. Obracam się tyłem do ściany, ręce są nisko, wyprostowane, stopy są szerzej, kolanka są na zewnątrz, w ten sposób, dobrze? Naciskam na ścianę, wypychając całe ciało tak naprawdę, ale koncentracja moja jest tutaj, tak? Czyli ręce na ścianę, taki, czuję, że odbijam się od niej praktycznie. Wypycham biodra, nie za bardzo, nie o to mi chodzi tutaj, tylko chodzi mi o to, żeby otworzyć klatkę piersiową, żeby ściągnąć łopatki, dobrze, żeby te ramiona były w dole, były opuszczone i z tyłu. Broda wysoko. I rozluźniam. Ok? Wrócimy do tego ćwiczenia, ręce wyżej. Odwrócę się. Żeby było mi widać, bo rękę mam za długą i ta sama sytuacja. Ściągam łopatki. Trzy, dwa,
Jeden. I teraz z tej pozycji doklejam się do ściany w ten sposób, całą tak naprawdę długością mojego kręgosłupa i ściągam ręce do przodu. Do przodu. Obracam dłonie w ten sposób. Głowa jest między ramionami. I powoli puszczam. I druga seria, ręce są tutaj, tak, do przodu. Jest szereg różnych rzeczy, które możemy wykorzystać tutaj, trzymając ręce z tyłu na krześle, używając taśmy z tyłu, używając ręcznika, ale spróbujmy ze ścianą. Teraz po prostu dokładnie to samo ćwiczenie w innej płaszczyźnie. Ręce wyżej i to samo, do przodu, druga wysoko. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Doklejam się do ściany tak jak wcześniej. Ok, ściągam dłonie do siebie. Obracam głowę między ramionami. I teraz albo zostajecie tylko tutaj, jeżeli możecie, podnieście proszę ręce do góry, odklejamy biodra od ściany, ale głowa i łopatki wciąż są przyklejone i do góry. I powoli wracamy, rozluźniamy, obracamy się przodem i teraz ręce podnosimy zdecydowanie wyżej, w ten sposób. Wysoko, tak jak możemy, ruch będzie wyglądał tak, jakbyśmy chcieli nosem dotknąć do ściany. Biodra idą równocześnie. Nie wypychamy, dobrze, w ten sposób jeszcze nie, do tego dojdziemy jeszcze. Natomiast chciałabym, żebyśmy byli w jednej linii, ręce są wysoko, tak wysoko, jak jesteśmy w stanie podnieść ręce ze stopami płasko na podłodze. Głowa jest między ramionami, a my nosem próbujemy sięgnąć do ściany. I trzymam. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I teraz drugie ćwiczenie właśnie z wypychaniem biodra nie chciałam zrobić jako pierwsze. Dlatego, że wtedy już przy każdym kolejnym powtórzeniu te biodra byłyby wypchane, wiem z doświadczenia, dobrze? Także schodzimy rękoma niżej, w ten sposób, głowa jest między ramionami i wypychamy biodra do tyłu. Nogi lekko ugięte w stawach kolanowych, dobrze? I trzymamy. 10, 9, 8, fantastyczne uczucie, naprawdę. 3, 2, 1, powoli wracamy, jedna linia, brzuch trzyma, ręce zjeżdżają jeszcze niżej i teraz łokcie są bardzo blisko, stopy są na szerokości bioder, nie szerzej, dobrze? Do przodu możecie podnieść pięty, one tak nam naturalnie pójdą do góry i ta sama sytuacja z nosem, nos dotyka, stara się dotknąć, sięgnąć do ściany, biodra są z przodu. Ciało jest w jednej linii, łokcie są blisko. I tak samo, to takie uczucie ściągnięcia łopatek. 3, 2 i 1 i odpuszczamy. To było bardzo, te trzy ćwiczenia, które teraz zrobiłam, powtórzymy sobie jeszcze dwukrotnie, dobrze? Bo one są, nie mogliśmy ich zrobić na początku, ponieważ to wszystko było jeszcze zostałe. Jeszcze te mięśnie potrzebowały troszeczkę rozluźnienia, ale teraz jak już możemy to zrobić, to zróbmy to w trzech seriach, dobrze? Czyli pierwsze, stopy troszeczkę szerzej niż biodra, ręce tak wysoko, jak jesteście w stanie położyć z piętami opuszczonymi, dobrze? I nosem, biodra z przodu, brzuch trzyma, nosem próbujemy sięgnąć do ściany. Uczucie ciągnięcia, tak, ból, nie. I trzymamy. Ok, zjeżdżamy niżej.
Oddalamy się od ściany troszkę. Dobrze? I teraz biodra wypychamy. To sama, ta sama sytuacja. Nos do ściany. 4, 3, 2, 1. Wracamy. Stopy bliżej, na szerokości bioder, dłonie troszkę niżej niż klatka piersiowa. Łokcie blisko, żeber i do przodu. I nos to samo. Brzuch trzyma, jedna linia, nos do ściany. 3, 2, 1. Odpuszczamy. I kochani, ostatnia seria, dokładnie to samo, już wiecie co robić. Podnosimy ręce wysoko do góry, tak? Stopy szerzej niż biodra, jak najwyżej, nos, hop. Jedna linia, 3, 2, 1, ręce zjeżdżają troszkę niżej, stopy dalej, dobrze, drugie. Biodra do tyłu w tym przypadku, nos do ściany, głowa luźno, żadnego tutaj w okolicy karku, żadnego takiego, takiej presji nie czujemy. 2, 1 i ostatnie, czyli dłonie lądują troszeczkę niżej, stopy bliżej. Nos do ściany, jedna linia, pięty pójdą do góry. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i 1. No i super, rozluźniamy. Zrobimy jeszcze to, co już dzisiaj było, a mianowicie to strona w ten sposób. Tylko tym razem moja lewa ręka jest oparta. Dobrze? Prawa jest, zobaczcie, na wysokości pasa. I tylko chciałabym, żebyśmy tutaj się odsunęli. Głowa jest w jednej linii, tak? Nie przesuwamy w tym momencie. Prawie do pełnego wyprostu, ale prawie. Dobrze? Nie prostujemy zupełnie w stawie łokciowym, tylko odsuwamy się. I tak samo czuję prąd przebiegający. Jeszcze chwilkę. I teraz zostawiamy tą rąsię tu, gdzie jest, a my się obracamy. Powoli i delikatnie obracamy się. Bardziej tak, ja jestem teraz pod kątem 45 stopni. Ten obrót, który robicie, musi być delikatny, bo ta ręka nam tu zostaje. I chodzi o to, żeby tu nie było takiego efektu szarpnięcia. Zobaczcie, ten bark jest z tyłu, ok? Dłoń jest cały czas oparta. Ja czuję ciągnięcie tutaj od karku aż do dłoni, ale to jest naprawdę, to jest takie miłe uczucie. 2 i 1. Ok, rozluźniamy. Zmieniamy stronę, druga strona, moja prawa ręka tyłem do Was. Prawa ręka tutaj, tak jesteśmy, lewa. Na wysokości pasa obejmuje sama siebie, tak? I prawie do pełnego wyprostu. Tak samo. Uczucie takiego prądu przechodzącego od dłoni do ucha. 4, 3, 2, 1. Trzymając tą dłoń, delikatnie obracam się. To samo pod kątem 45 stopni. Ok? I wychylam delikatnie. Jeżeli czujecie, że możecie dalej, że możecie się troszeczkę bardziej obrócić, zróbcie to, ale takimi naprawdę malutkimi kroczkami, dobrze? Bez szarpnięcia, bark prawy. Zostawiamy z tyłu, zostawiamy za sobą bark. Dłoń oparta o ścianę. 3, 2 i 1. I wracamy, powoli rozluźniamy, rozluźniamy kostki, rozluźniamy stopy. Teraz, w momencie, kiedy już jesteśmy tutaj, czujemy, że mamy większą mobilność, dobrze? Przy ukiętych kolanach rolowania do tyłu.
Ten ruch jest minimalny, naprawdę minimalny. 3, 2 i 1. I teraz moje prawe ucho idzie do barku. Wracam do środka, zmieniam stronę. Wracam do środka, obracam się jeszcze raz przodem do ściany. Tym razem, zobaczcie, dłonie są naprawdę szeroko. Tak, tutaj, w ten sposób. Prawym barkiem próbuję zbliżyć się do ściany. Zobaczcie, głowę mogę też przykleić jak najbardziej. Na tej ręce się w ogóle nie koncentruję. Ona jest tylko tutaj dla równowagi, natomiast mój bark, drugi bark jest przyklejony teraz do ściany. Jak obrócę się z drugiej strony, to dokładnie zobaczycie, jak to wygląda. Dobrze? Wracamy, czyli odklejamy się, patrzymy na ścianę, na wprost i zobaczcie, o to mi chodzi. Tutaj, hop. Jeśli nie jesteście w stanie, głowa idzie naturalnie w przeciwną stronę. Jeśli nie jesteście w stanie sięgnąć barkiem do ściany, naprawdę, to jest tylko tyle, na ile ciało Wam pozwala w tym dniu. Dobrze? Za każdym razem może być inaczej, zmieniamy. Minimalne ruchy, nie tylko dlatego, żeby było bezpiecznie, ale również dlatego, żeby mieć czas i tak świadomie poczuć ten ruch, bo on jest. On jest mimo tego, że jest bardzo taki delikatny i nawet jeżeli nie ćwiczycie ze mną, tylko przyglądacie się, co ona robi, przykleja się do ściany, zwariowała, to on może być niezauważalny. Natomiast jeżeli wypróbujecie go i poćwiczycie razem ze mną, mam nadzieję, to naprawdę poczujecie bardzo fajne uczucie. Biodra są z przodu, prawda? Nie muszę o tym mówić. Nie wypychamy w ten sposób w jednej linii. Wracamy i druga strona. To już jest ostatni raz. Hop. Przyklejamy ucho do ściany. I wracamy. I teraz jeszcze robimy taką, zobaczcie, takie nasze okno, tak? 90 stopni mamy tutaj ugięcie z naszych rąk. I tak samo, nos do ściany. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Powoli obracamy się i obiecuję ostatnia rzecz. Tak jak wcześniej, ręce szeroko, tak jak wcześniej, sekundkę temu, przodem do ściany, teraz tyłem. Jeden bark jest doklejony. I wracamy, i drugi. Zobaczcie, tutaj idzie do góry, tutaj się dokleja. I wracamy, zaokrąglamy plecy, głowa w dół luźno i tylko raz w jedną, raz w drugą stronę. Teraz to jest fajny taki, tak naprawdę taki stretch dla odcinka lędźwiowego, który jest przyklejony. Pępek jest przyklejony do kręgosłupa, a ja tylko zobaczcie głową. No raz na jedną, raz na drugą stronę. Ok? Żeby odwrócić ten ruch oczywiście, bo musimy zostać wyprostowani. Głowa jest oparta o ścianę. I od razu z przodu ściągam łopatki. Ściągam łopatki i dłonie z tyłu łączę ze sobą. I tylko opieram się o ścianę. Ok? I tak wytrzymujemy. 10, 9, 8, 7, patrzymy przed siebie, 4, 3, 2 i 1. I rozluźniamy. No to tyle, kochani. To tyle na dzisiaj. Bardzo proste ćwiczenia przy ścianie, ale bardzo pomocne. Zapraszam Was serdecznie. Jeśli macie jakieś pytania, dajcie znać. Widzimy się następnym razem. Pozdrawiam Was. Pa!